Dzień dobry. Czwarta nad ranem. Czwarta rano właściwie. Jesteśmy na dworcu autobusowym. To jest taki duży dworzec autobusowy. Będziemy jechali daleko, 10 godzin podróży. Ciężko było zwlec się z Wyra. Te wszystkie wnętrzności trzeba było zapakować z powrotem do tego. Wszystkie flaki trzeba było zapakować z powrotem do Wora i zwlec. Tak wygląda dworzec. Zaczynamy naszą wycieczkę, teraz czekamy na autokar. No, dworzec wygląda normalnie tak. Oczywiście nie ma nie jest punktualnie, to możecie zobaczyć, jak z autobusu wywalają takie paki. Jest trochę ciemno, ale tutaj jest normalne przewożenie takich ładunków w autobusie. Zobaczymy, jak my się będziemy pakowali. Nasz autobus jest spóźniony. Tak wygląda w Dżakarcie. To jest aż niemożliwe normalnie. A tutaj są firmy, które przewożą. Wszystkie tablice to są firmy przewozowe. No. Nie spodziewałem się, że w takim mieście jak Dżakarta będzie dworzec autobusowy, będzie tak mizerny. No i zrobił się dzień. Półtorej godziny czekamy. Jasno się zrobiło. Czekamy na autobus. Pełno ludzi, pełno ludków, ale to nie na nasz autobus. Śmierdzi papierochami, normalnie nie ma czym oddychać. Chodzą, handlują jakimiś pierdołami. Tam gościu handluje. Możesz kupić wszystko. A nic, niby ma być za 20 minut, czekamy. Słońca w autobusie. A. Mówiłem, że w Polsce trują, nie? Jakaś fabryka czegoś. Taki smród, że masakra. Elektrownia. To 100% jest elektrownia. Zobaczcie, jak kopci, nie? No w Polsce, pozamykać elektrownię w Polsce trzeba. Widzicie tam za chmurami? Za chmurami jest góra. Fajnie się schowała. No w ogóle się ciągnie jakieś łańcuch górski, tam z tyłu widać. To jest jedna góra. Tam jest druga góra. Już tylko widać szczyt tej góry. Tej góry.
Kocioł Górski. Tam widać jakiś szczyt. Potem trochę inny już pejzaż się zrobił. Ja mam za plecami muzykę. Trochę inaczej się. Przejechaliśmy jakieś 200 km. Tutaj się trochę zmienia krajobraz. A tutaj macie całe pola trzciny cukrowej. Wszystko to jest trzcina cukrowa. Całe pole. Po drugiej stronie jest to samo. Tylko że tam jest okno zasłonięte. Trzcina cukrowa. Z tyłu góry. Chmury i chmury. Elegancko. Fajne takie krajobrazy. Tutaj był ryż. I rolnicy w polu zbierają ryż. Pod ryż. Plantacje ryżu. Fajnie w takiej dolince. Tarasy ryżowe, ale już po żniwach. Akurat deszcz zaczął padać jeszcze. A tu masz łąki nad Notecią. Nie? Wyglądają jak łąki nad Notecią. Ale jaja. O, kucik był w takiej dziwnej czapce. Jakie łąki nad Notecią są? To bananowiec. Tylko że jedziemy za szybko, ale to jest plantacja bananowca. No tutaj nie wiem, jakieś poletka mają ryżowe. Mamy się pod taką górę. A, mamy Mercedesa, że możemy brać od góry. Bananowo. Bananowce sobie rosną. Taka dżungla. Się odbija ten napis z tyłu. Szkoda. Jedziemy takim autobusem, mamy teraz przystanek. Zjechaliśmy do ich bazy. W cenie biletu jest jedzenie. Takim można sobie w cenie biletu jest wliczone. Idziesz i dostajesz ryż, mięso. Do tego jeszcze wafelki jakieś tam były. No i tutaj ludzie sprzedają, dorabiają sobie, mają orzeszki, a my nie chcemy jeść, bo mamy pełne tego, co pochodzimy trochę. No i tak nam leci.
To, że jestem jedynym białym, to się wszyscy na mnie lampią. Why are you laughing? No i siedzą sobie normalnie, palą sobie normalnie, to jest nasz 009 upał, ale już góry widać, bardziej górzysty się robi teren, jak tam widać już się góry robią. Tam parę gór po drodze było, jechaliśmy przy łańcuchu górskim, tam było trochę górek. No i tutaj ludzie sobie siedzą i sobie jedzą, tak jak u nas stołówka za komuny. Padają, mają już tam przygotowane porcje na tyle i tyle osób, dajesz bilet i bierzesz żarcie i sobie spożywasz. To na razie tyle, odpoczywamy i jedziemy dalej. Jesteśmy na przerwie, zjechaliśmy na przerwę. Pani ma gotowaną kukurydzę, orzeszki, banany i coś tam jeszcze. Ale tamto to nie wiem, co to jest. A tak ładnie wygląda, pewno ich, jakiś ichni placuszek. Idę zaraz zobaczyć, może jakąś kawę dostanę. Idziemy już za 3 godziny. No i zaczynałem cierpnąć. Moje nogi wyglądają tak, a ci wyglądają nagło. Oni są mali, mają krótkie nogi, to się mieszczą. A to autokar nie jest taki duży. Jak dla mnie to jest za krótki. A oni się mieszczą. A my mamy swoją wyżę. Kurczaczek. Chleb. I takie góreczki. Tu nasza cała torba z cudami. Z lafelkami. Z klejem. Ale mają. I tak sobie będziemy podjadać teraz. Siedzimy sobie w poczekalni, czekamy na drugi autobus. Akurat chyba jest mecz Liverpool z czymś tam. No może przyjechał nasz autobus, bo nikt nie potrafi powiedzieć, o której godzinie przyjedzie. Tam więc spóźnił się 2 godziny. To też nie jest nasz. Tam też spóźnił się 2 godziny, w końcu nas dowiózł gdzieś tutaj. Tutaj się pytamy, a o której będzie następny? A jak przyjedzie, to będzie. My siedzimy już, czekamy znowu godzinę, mamy w plecy. Mamy godzinę w plecy, także jest wesoło. No i tak nam leci. A jak to jeszcze tym mamy z 1,5 godziny, 2. I jeszcze trzecim, jeszcze jednym będziemy musieli się jeszcze jednym autobusem. Zobaczymy, o której zlądujemy. Dalsza część podróży. Podróżujemy takim czymś teraz. O! Takim czymś sobie jedziemy. Taką Toyotą fajną, starą. Ajam? Mi ajam. Mi ajam. Kurca kudos. Tutaj sobie jakieś żarcie kupimy. Ja mam swoje, ja tego nie jem. Nie bardzo. Tu nam pan podgrzeje. Grzeje na takim sosie. Za chicken. This one is meatball beef. Aha, to są te z wołowe. The other one is chicken. For the noodles they use chicken. A, for noodles. Używają chickeneka. No, będziemy powoli się zbierać do domu.